Siemaneczko, witajcie, tu Kifi, a to kolejny odcinek z Brawl Stars. Zostaw łapkę na samym starcie i napisz komentarz ze swoim nickiem z Brawl Stars. A to dlatego, że będę teraz wybierał z tego filmu jedną osobę, która dołączy do naszego klubu. Jak widzicie, 24 klasa postaci na Cordeliusie, co oznacza, że dzisiaj będziemy dobijać 25 klasę i to jest zdecydowanie już moja najmocniejsza postać, no bo Leon nawet tutaj ma 22, także będziemy tutaj dobijać. Oprócz tego, jeśli chodzi o to rankingowy tryb, no do tego diamentu ciężko dotrzeć, ale no już jest naprawdę blisko. No jeśli chodzi o pucharki, tak, tutaj do odebrania też mamy kredyty, także odbieramy sobie kredyty, 925 kredytów, co będzie oznaczać, no właśnie, że odblokowujemy sobie właśnie nowego zadymiarza już na starcie tego odcinka, mistrz kontroli Griff zgrywa bogatego przedsiębiorcę, ale jego jedyny interes to bankrutujący sklep z gadżetami w parku Star. O dziwo, nigdy nie ma go w sklepie, gdy dzwoni bank. No dobra, to jest ciekawe. Oczywiście tego zadymiarza będziemy sobie testować, ale teraz mamy do odblokowania nowego. I teraz Max, Squeak czy Byron. Nie mam pojęcia tak naprawdę o żadnym z tych zadymiarzy. Każdy kosztuje tyle samo kredytów, więc no nie wiem co wybrać. Mistrz kontroli. Dobra, wybiorę sobie Max, bo wydaje się ciekawa. No i właśnie, zbieramy sobie kredyty. Już mamy 600 w sumie, więc już troszkę tych kredytów tu nazbieraliśmy. Dodatkowo punkty mocy do zadymiarza, no i star dropik do odebrania. A to nie jedyny star dropik, jaki mam do odebrania, także oglądajcie odcinek do końca i zostawcie łapeczkę w górę, bo będziemy sobie otwierać. No i pięknie, cyk. Ostatnio w ogóle robiłem wam live'a z openingu 100 i chyba wam się live'y spodobały, więc live będzie niedługo. Nie wiem kiedy, nie będę wam zapowiadać tutaj konkretnego dnia, ale będzie, uwierzcie mi. No i wejdźmy sobie dzisiaj do sklepu, zobaczmy co dzisiaj jest w sklepie, ojej, ale to są oferty specjalne. Hiperdoładowanie, złomek 2.0. Do czego to jest? Do Jessie, ok, a to jest hiperdoładowanie do nie wiem czego w sumie. No ale dobrze, zobaczmy sobie. Tutaj jeszcze jest bardzo fajny skin do El Primo, ale raczej tego nie będę brał. Codzienny prezent odbierzmy sobie. Myślałem, że jakiś stardropik będzie, ale ok, monety też są w porządku. Stardropów w sumie ostatnio dostaliśmy bardzo, bardzo dużo. Ja bym chciał jakiś skin do Cordeliusa, naprawdę, odblokować sobie jakiś skin do Cordeliusa, no bo teraz to jest moja main postać. O, jeszcze punkty mocy, proszę bardzo. Natomiast skin do Cordeliusa raczej, no właśnie, tutaj można kupić za bardzo, bardzo dużo. Ten jest bardzo fajny, podoba mi się, trujący Cordelius. Najeźdźca Cordelius też jest naprawdę całkiem w porządku. No i ostatni, który można kupić za tutaj za monety, srebrny, też jest całkiem w porządku, ale dość drogi. Jeśli widzicie, tutaj jest właśnie srebrna klasa też, za wbicie dość dużej ilości pucharków, więc proszę bardzo, plus 300. Odbieramy sobie i teraz przechodzimy do karnetu, gdzie no powinienem mieć, no właśnie, 3 stardropiki jeszcze do odebrania, więc proszę bardzo, odbieramy sobie stardropiki. I lecimy. Ostatnio powiedzieliście mi na live fajny sposób, że jak 4 palcami na raz kliknę, to jest od razu taki, o, skip i jest epicki, zobaczcie, jest epicki, czyli może to jednak działa, może to jednak tak trzeba robić, ale no nic takiego z tego epickiego nie mamy. Dobra, jeszcze jeden stardropik i zaraz przechodzimy do wbijania 25 rangi, bo tak już nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że nam się uda za pierwszym razem. Brakuje nam 3 pucharków, jak widzicie, 3 pucharki, no ciężko by było tego nie zdobyć, musiałbym umrzeć na początku tak naprawdę, a raczej nie mam zamiaru tego robić, więc cyk, cyk i lecimy, słuchajcie, starcie solo, przykampimy troszkę, bo chcę mieć tą 25 rangę i tak jak mówiłem, to jest moja main postać, więc będę chciał, naprawdę, nie wiem jak długo mi to zajmie, ale będę chciał, żeby 35 rangę wbić na tej postaci, to będzie mega ciężkie. W ogóle teraz już często mi się pojawiają, że same diamenty grają praktycznie ze mną, jak gram solo, więc widać, że już jesteśmy blisko tej rankingowej rangi też. No dobrze, już pierwszy nie zginąłem, więc jest powiedzmy progresik, ale nadal mogę mieć na minusie, więc wolałbym jeszcze troszkę przeżyć. Widzę, że tam gościu próbuje kółko robić. Ja wiem, że te kółka to oznaczają, że sojusz, ale zwykle ci ludzie nie dotrzymują tego sojuszu. Zresztą ja też czasami, więc rozumiem ich, no, rozumiem. Pozbieram sobie dużo, skoro i tak nikt tutaj nie chce na ten środek przychodzić, to ja sobie skorzystam, no bo czemu by nie, tak naprawdę. Mam 7 kryształków, mam zajęty środek. No, w sumie nie warto chyba tracić tej pozycji. Mogę sobie tutaj chillować. Ejku, tam jakaś zadyma się dzieje. Dobrze, dobrze, niech się dzieje, niech się powybijają. Piękna sprawa. Co oni się tam... Czy oni się tam sojuszują? Ej, no co oni za sojusz tam robią, halo? Dobra, już po sojuszu. Wielkie starcie w takim razie. No i koniec. Co jest? Ej, czekaj, to wcale nie jest koniec.
Tak, dobra, koniec, udało się wygrać. Ale nie spodziewałem się, myślałem, że tam do góry poszedł. No dobrze, tak czy siak, mamy 10 pucharków. No i 25 klasę, zielony kolorek. Jeju, nie miałem chyba jeszcze naprawdę no żadnej postaci. Zresztą sami widzicie, to jest moja pierwsza postać z 25 klasą. Także się jaram, fajnie. Będziemy sobie oczywiście dalej dążyć do tego, żeby to była 30. W tym czasie otwieramy stardropiki. Czy coś jeszcze będzie z tych stardropów? No nie. Ale tak czy siak, Cordelius z 25 klasą, no jak widzicie, bardzo, bardzo polubiłem tą postać. Jeśli chodzi o nowych zadymiarzy, Griff i Pan P. I to są zadymiarze, które raczej będą ograne na odcinku z Yoshim, bo tak planuję sobie takie odcinki z Yoshim robić, tak jak ostatnio. Wydaje mi się, że to jest fajny pomysł. Dobra, brakuje nam naprawdę niewiele, żeby dostać kolejnego stardropika z karnetu, bo expa mamy, widziałem, bardzo dużo, więc jeszcze raz, zagrajmy sobie w takim razie pierwszy raz na 25 randze i zobaczymy, czy... O kurczę, ej! Tu już są, mają fioletowe rangi rankingowe. Ej, to już są jakieś chyba prosy. No w sumie tak, 25 klasa, to już się powoli będzie robić coraz ciężej. Jeszcze nigdy nie grałem na tak wysokiej klasie. Ciekaw jestem, czy dużo lepsi są ci gracze. Dobra, szybko, szybko to jest. O nie! Dobra, no tutaj zdupiłem, zapomniałem patrzeć w ogóle na swoje HP. Także minus 3. Minus 3, ojej, teraz musimy wbić 800 do 26 rangi. Dobra, zagrajmy jeszcze jeden meczek, żeby tego expa wbić, bo nie wiem, czy to się udało, jak tak szybko zginąłem. No i otworzymy sobie jeszcze stardropika. Widzowie, napiszcie mi w komentarzu teraz, oprócz tego, że napisaliście swój nick, no bo będę do klubu wybierać, ale napiszcie mi też po prostu, jaka jest wasza postać, na której macie największą klasę postaci. Czyli na przykład, nie wiem, na jakiej klasie postaci macie, nie wiem, 25, 30, 35 rangę może na którejś macie. Dobra, ja mam tutaj przypał. Tak zwany. Ojej, ojej, ojej! Dobra, nie idzie mi. Nie idzie mi na tej 25 klasie. Będzie ciężko. Ojej, minus 8. Dobra, bo zaraz mnie cofnie do 24. Znaczy wiem, że tak nie będzie, ale... No widzicie, jak to wygląda. Dobra, chyba już powinno nam starczyć. Nie. Co tam się za bitka dzieje na środku? Nie, ja już tam nie wchodzę. Ostatnio tam zginąłem. O, dobra! To było fajne. O, idzie tu Leon, który ma niemały przypał, ale no będzie mieć, no będzie mieć, no sorry. O nie! Shelly! Kurde! Mogłem uciec, cały czas zapominam często o tym, że mam ten gadżet, no muszę się jeszcze ogarnąć troszkę. Tak czy siak, wydaje mi się, że expa dostaniemy troszkę więcej, więc powinniśmy mieć, czy mamy już wystarczająco expa. Dobra widzowie, mamy to ostatni stardropik na dzisiaj. Chyba tak mam nadzieję przynajmniej. Znaczy mam nadzieję, wydaje mi się, no ale dobra, otwieramy ostatniego stardropika i uwaga, lecą nam punkty mocy do zadymiarza. To na tyle w tym odcinku, dzisiaj taki troszkę krótszy odcinek niż zwykle. Mam nadzieję, że wam mimo to się podobało. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie swój nick z Brawl Stars, żebym mógł was dodać do klubu. I do następnego, cześć!